apostolskiej. Ten element, o którym ojciec mówi, element miłości, i również wydał przepiękną adhortację Verbum Domini o Słowie Bożym. To wszystko idzie właśnie w tym kierunku, o czym ojciec tu nam mówi w tej chwili. Miałem zresztą okazję przyglądać się postaci Ojca Świętego właśnie w środowisku rzymskim, gdzie on był już znany i także był znany w środowiskach języka niemieckiego, a więc z tych kręgów dowiedziałem się o wielkiej pasji Józefa Ratzingera, potem kapłana, biskupa, teologa, w końcu przecież kardynała i papieża. Do jego nikt nie jest w stanie zanegować przeogromnej pasji tego papieża wobec Słowa Bożego. Miałem okazję parę dni wcześniej wypowiadać się na ten temat taki bardzo biograficzny, że nawet w czasie konfliktu wojennego nosił ze sobą w kieszonce Nowy Testament po grecku, bo tak bardzo chciał dotrzeć do tego oryginalnego zapisu i wybrzmienia, za którym widział, za całą tą gramatyką i filologią, widział cały czas jaśniejącą postać Jezusa Chrystusa. No tak bardzo ukochał, kto i tak zawierzył. A jeszcze mówią o nim, właśnie jego pobratymcy, bym powiedział, z tego rejonu języka niemieckiego, że stawiał sobie ciągle jedno pytanie, które było jakby jego taką pasją dodatkową, teologiczną. Gdzie Pan Bóg pozostawił w naszej historii ślady i znaki swojej obecności? I był jakby takim, proszę mi wybaczyć, łowcą tych śladów, tych znaków pozostawionych i ciągle rozsiewanych pośród nas Bożej obecności, bo one, tak jak wczoraj to pięknie powiedział w swoim ogromnym skrócie, ale bardzo, bardzo płodnym teologicznie, one są tym sposobem, jaki Pan Bóg rozsiewa swoje słowo wśród nas. Słowo pisane, słowo mówione, słowo wydarzenie, a to słowo ożywia wiarę. Wiara zaś sprawia, że rośniemy jako Kościół, który stale się oczyszcza, ale stale wzrasta i coraz bardziej pięknieje, pomimo tego wszystkiego, co można na jego temat powiedzieć, także od mniej chlubnych stron. Myślę, że ten temat, który ojciec poruszył, znaki czasu, on jest ogromnie ważny dla nas teraz. To wszystko musimy także czytać w znakach czasu. Jezus sam nam przypominał, żebyśmy nie byli tacy patrzący tylko pod nogi i nic więcej. Nawet przypomniał, że umiemy już rozpoznawać znaki na niebie dotyczące pogody, wiatrów i tak dalej. A mówił o tym, żebyśmy nieustannie rozpoznawali znaki czasu, znaki Boże, w których On się objawia. To wydarzenie, które przeżywamy, jest wyjątkowym, myślę, dla nas znakiem czasu. Absolutnie. I zresztą każdy człowiek, który na nie patrzy lub w jakikolwiek inny sposób do niego dociera, choćby przez falę radia, a więc słucha o tym i po swojemu jakoś to wszystko integruje w oddech modlitwy, zawierzenia, powierzenia, także tego kochanego przez nas papieża samemu Panu Bogu, który przezeń jeszcze będzie w jakiś sposób ożywiał nasze życie wiarą, chociaż w inny sposób trwania na krzyżu, jak to powiedział. Ale zarazem jest to taka okazja, żeby każdy z nas sam postawił sobie pytanie właśnie, jak do mnie Pan Bóg przez to wszystko przemawia. Bo owszem, my choćby dzisiaj, mówiąc w tej chwili, komentując, jesteśmy jakby zaproszeni, żeby to wszystko uwyraźnić przez filtr własnego przeżywania. Ale każdy człowiek może to zrobić. Ostatnio słyszałem bardzo piękną rzecz, zapytano jednego z biskupów tutaj, jak widzi to wszystko. On mówi, do mnie przemawiają trzy elementy. Papieskie dłonie, bardzo delikatne, wrażliwe, które jednak cały czas są otwarte w stronę świata, cały czas wyciągnięte w stronę świata. Papieskie oczy, żywe, przenikliwe i takie uśmiechnięte, chociaż czasem już lekko zmęczone, albo nawet bardzo zmęczone. I papieskie ucho, które słucha. Być może nawet na ekranach telewizorów w tej chwili możemy te trzy elementy dostrzec, bo jest to papież, który jako pierwszy element swojego bycia dla ludzi w tym ostatnim dniu, to są te wyciągnięte dłonie, o które oni mogą się nawet poniekąd oprzeć, oddając mu swój braterski i synowski hołd, całując je być może, a zarazem odczuwając to ciepło bliskości człowieka, który wierzy w Boga i który
oddał Chrystusowi całe swoje życie i przekazuje poniekąd właśnie to ciepło Boże, ciepło agape, ciepło miłości, dla której on wczoraj powiedział, nie był gotów i chętnie to zrobił, zrezygnował nawet z całkowitej swojej jakiejkolwiek prywatności. Wszystko dla Chrystusa, wszystko w tę stronę, niczego dla siebie. Oczy, które chcą widzieć, chcą odczytywać, chcą wpatrywać się w tego, kto się zbliża, albo tego, kto jest daleko, ale którego trzeba dostrzec spojrzeniem miłości, która sięga o wiele dalej niż ściśle fizjologiczne patrzenie. Oraz wysłuchać, zrozumieć, zadać pytanie, usłyszeć odpowiedź, nawiązać dialog, tylko z dialogu serc. Serce do serca można ostatecznie uzyskać tę pewność, że Chrystus obecny wśród nas teraz, dziś, jutro i pojutrze ten sam będzie do nas mówił i dotykał tych strun egzystencji, które nasze pokolenia są bardziej wrażliwsze i mają w sobie, aby odegrały swój hymn chwały wobec Stwórcy i Zbawiciela także w warunkach kompletnie nowych, jakich jeszcze wcześniej nie znano. Jest tu pewna nowość jeszcze w tym wydarzeniu, które przeżywamy, oglądamy w tej chwili. Pożegnanie grona kardynałów, kolegium kardynalskiego z papieżem Benedyktem XVI. Gdzieś widzimy pierwsze przywitanie po inauguracji pontyfikatu. Pierwsze słowa, które wymienili, papież spojrzał w oczy tych, którzy go wybrali, którzy razem z nim będą prowadzić Kościół, a dzisiaj go żegnają. To są dwie, nie powiem uroczystości, ale dwa. Pierwsza wielka uroczystość, a teraz takie jakby prywatne spotkanie niezwykłe. To chyba nie bardzo w historii Kościoła byśmy gdzieś odnaleźli równoważność takich wydarzeń. Ja jestem tego samego zdania, ojcze Bolesławie. Były być może epizody analogiczne, ale na pewno nieporównywalne i na pewno nie mogły być przeżywane na pewno tak globalnie jak dziś. Nie było przecież telewizji 700 lat temu lub więcej i nie można było komunikować tak szybko i tak naocznie, tak natychmiastowo tego wszystkiego, co się dzieje w tym już jednym sercu wspólnoty Chrystusowej. A więc widząc to, co się działo 8 lat temu i co się dzieje w tej chwili, możemy z pewnością czuć się jakby wchłonięci przez to wydarzenie, jedno wielkie wydarzenie, które sprawia, że właśnie pod przewodnictwem tej dłoni, która symbolicznie trzymała w ręku ster łodzi Piotrowej, mogliśmy nieustannie doznawać tych Bożych łask, Bożych zasobów, Bożego miłosierdzia wylewanych na konkretne osoby ludzkie w konkretnych pokoleniach i w konkretnych wydarzeniach, także zagrożeniach, które mogły napełniać lękiem. A więc to wydarzenie jest zdecydowanie bezprecedensowe, chociaż chronologicznie były już precedensy, ale innej natury. I w tej bezprecedensowości wydarzenia my sobie sami chyba jeszcze nie zdajemy sprawy, co Pan Bóg w tej chwili wsiewa w nasze serca i co przyniesie owoce dopiero później. Ważne jest tylko to, żebyśmy nauczyli się choćby z takiego spokoju tych przywitań, a dzisiaj pożegnań, gustować, zasmakować w pewnej też ciszy, która to wszystko spowija. Tu nie ma jakichś fanfar, tu nie ma jakichś chórów niesłychanie podniosłych, nie ma wielkich sztandarów. Tu jest po prostu spotkanie kilkusekundowe, podejrzewam, może kilkuminutowe, międzyosobowe tych, którzy przyjęli na siebie charyzmat przewodniczenia wspólnocie chrześcijańskiej, który polega nie tyle na tym, że się kimś kieruje, co raczej, że się staje przed owczarnią i przyjmuje na własną osobę wszystkie ciosy, które mogłyby jej zagrażać i przy okazji właśnie broniąc wytycza również szlak i prowadzi na obfite pastwiska. To wydarzenie, które dzieje się na naszych oczach, ma ogromny potencjał samego Pana Boga, który do nas dociera drogą
tego, co widzimy, tego, co słyszymy, tego, co się w tym momencie domyślamy, czytając sercem między liniami, bo właśnie ta przedziwna, ukryta muzyka Bożego mówienia, której nie widać i nie słychać, ale ona jest, bo w naszym sercu się rozgrywa, ona prawdopodobnie jest dla nas tym odgłosem wydarzenia, który Pan Bóg zamierzył. I oczywiście za chwilę kamery zgasną, za chwilę według wytyczonego projektu tego dnia Ojciec Święty, pożegnawszy się ze swoimi, dopełni tych resztek tych godzin aż do godziny 20. Potem po swojemu skonkluduje ten dzień, przebierze się w te szaty, które przewidziano dla niego. To cała ta choreografia ludzka przeminie. Natomiast to echo Boże pozostanie. I tutaj jest jakaś przedziwna płodność wydarzenia, które nas konstytuuje, budzi, oczyszcza, zachwyca, zastanawia, nawraca i sprawia, że Kościół jest żywy. I razem z nim będziemy stępować z tej góry Bożej Tabor w doliny, gdzie jest życie, gdzie jest życie Kościoła, i będziemy podejmować nowe zadania, nowe zobowiązania i nową jakość życia. I Ojcze Andrzeju, na zakończenie moje pytanie, jeszcze jedna myśl. Ojciec Święty spotykał się wielokrotnie z zakonami, z osobami konsekrowanymi. Jaka refleksja płynie z tych spotkań, jaka refleksja płynie z tego przesłania, które Ojciec Święty również kierował do zakonów? Nie ukrywał nigdy Benedykt XVI swojej sympatii do tych korzeni, zwłaszcza w Europie, które zakony zasiały i które w efekcie przyniosły całą cywilizację chrześcijańską, tak wielo, przecież wiekową, i która ostatecznie przyniosła całemu światu tę ożywczą limfę Ewangelii, to jest jasne. Przy wielu okazjach Ojciec Święty, patrząc tylko na to z perspektywy ściśle kulturowego dziedzictwa, musiał i chciał, to ciekawe, bardzo chciał podkreślić rolę życia konsekrowanego już w przeszłości, jak także i dzisiaj. Pamiętamy na przykład jego wystąpienie w Collège de Bernardin w Paryżu, kiedy podkreślał, że Słowo Boże, które do nas dotarło przez pokolenia, tak naprawdę zostało rozsiane w Europie i gdzie indziej przez te ogniska czuwania przysłowi, jakim były zakony. Dzisiaj Ojciec Święty Benedykt XVI pozostanie w naszej pamięci jako ten ojciec, który nas przewodził i podkreślił co do zakonów i charyzmatów ich szczególną rolę, bym powiedział, genialnie prostą i niesłychanie odważną. Jest to też wielkie zadanie i testament Ojca Świętego wobec zakonów. Mają bowiem osoby konsekrowane w jego intuicji być żywą egzegezą Słowa Bożego. To znaczy, ktokolwiek patrzy na osoby konsekrowane, tak jednostkowe, jak i wspólnotowo, muszą w jakiś sposób natychmiast zostawiać po sobie tę woń Ewangelii. Tę przepiękną woń, która znosi się do nieba jako cześć oddawana Ojcu i Synowi i Duchu Świętym, ale zarazem woń przepiękną osobistego świadectwa, która może ukazać się oczom świata jako coś absurdalnego, coś kompletnie niewytłumaczalnego. Jak można własne życie przeznaczone do szczęścia, do realizacji, oddać zupełnie w jakiejś innej logice, która ma antycypować świat przyszły, która ma rezygnować z najcudowniejszych prerogatyw ludzkiego serca i tej przepięknej autonomii, z którą każdy z nas jest stworzony, a więc do kierowania własnym życiem według pragnień i darów. A człowiek jest możliwe, że na zaproszenie Jezusa Chrystusa odda to wszystko w ręce Jego samego i pozwoli, aby On nas przekształcił na to, co chce dla świata. Powtarzam, dla mnie samego pozostaje jako wielki testament, zadanie i rachunek sumienia oczywiście, fakt, że Ojciec Święty zechciał nas wszystkich konsekrowanych zobaczyć jako żywą egzegezę, żywe wytłumaczenie, żywe unaocznienie Słowa Bożego dla ludzi. I to, myślę, jest służba, w której nie powiem, żebyśmy byli niezastępowalni, ale na pewno jest to nasza bardzo, bardzo honorująca misja i ogromne szczęście dla tych, którzy w to uwierzą i próbują za tym iść w swojej prostocie i pokorze. On sam teraz będzie chyba chciał udowodnić.